Monika Gering, witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest pan Robert Borowski, szef Zgierskiego Sztabu 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Robercie, 400 wolontariuszy i kolejny rekord pobity. Tak, udało się. Powiem, rekord jest pobity z uwagi na to, że ludzie dają pieniądze, są tej akcji przychylni i to jest powód, dla którego co roku, powtarzam, co roku jest więcej pieniędzy. Wolontariusze również, bo ludzie też do tego się włączają, więc jest więcej, cały czas jest więcej. Czy dziś już możemy powiedzieć o jakiejś kwocie w przybliżeniu? Bo wiadomo, że jeszcze aukcje na Allegro trwają. Tak jest. W tej chwili jeszcze bank liczy. Bank ma do końca miesiąca stycznia ma jeszcze czas na to, żeby policzyć pieniądze. Na razie zostajemy przy tej kwocie 115 tysięcy. To o ile więcej niż w roku ubiegłym? Około 15 tysięcy. Czyli sporo. Sporo. Proszę mi powiedzieć, bo nie pierwszy raz jest pan organizatorem naszego Zgierskiego Sztabu. Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy lat? Jak wyglądało wcześniej? Jak było wcześniej? Wcześniej zawsze było, powiem, jest podobnie. Są ludzie chętni, którzy chcą pracować, są ludzie, którzy dają te pieniądze. Zmieniają się twarze, aczkolwiek nie wszyscy, bo są wolontariusze, którzy od 15 lat już zbierają, działają z nami nieprzerwanie. Są nowi ludzie, są dzieci, są dorośli, są i starsi ludzie, którzy się w to włączają i oferują swoją pomoc i pracę. Trudno było zebrać wokół siebie tych 400 wolontariuszy, czy oni sami pukają, a pan już na przykład mówił, wystarczy, nie ma miejsc. Nie mówiliśmy, że nie ma miejsc, aczkolwiek ograniczona liczba jest przez fundację, że tylu ilu zamówimy i w zasadzie więcej nie dostaniemy. Wolontariusze, no powiem, że pchają się drzwiami i oknami, jak najbardziej tak. Zwykle zostaje tam jakaś pula tych ankiet niewypełnionych, ale jest to naprawdę niewiele. Proszę mi powiedzieć, czy jak będzie może za rok, zapytam. Dlatego, że w tym roku trwała straszna nagonka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nawet na naszej antenie wolontariuszki wypowiadały się, że niektórzy ludzie nazywały ich szatanami. Powiem tak, tutaj ta sytuacja wymaga chyba przemyślenia tych, którzy w ten sposób wyrażają się o wolontariuszach, którzy robią to z dobrej, nieprzymuszonej woli. Oni chcą to robić, chcą pomagać, w ten sposób pomagają. Zbierając te pieniądze niejednokrotnie, zresztą mamy przykład z tego roku, był deszcz, był śnieg, było zimno, mogli siedzieć w domu. Nikt im tutaj nie kazał, nikt nie przymuszał ich, przyszli i robili to sami. Robili to z dobrego serca, robili to dla innych, dla małych i dla dużych. Właśnie, bo w tym roku 22. finał Wielkiej Orkiestry upłynął pod znakiem zakupu sprzętu dla noworodków, ratującego życie i godnej opieki dla seniorów. Tak, pomagamy wszystkim. Nasza fundacja ustaliła taki program, taką niesie pomoc tym grupom ludzi. My też wyszliśmy naprzeciw trochę temu i w tym roku zorganizowaliśmy koncert w Domu Pomocy Społecznej. Muszę powiedzieć, że była duża radość, zadowoleni pensjonariusze tego domu. Zespół, który tam występował, zespół pieśni i tańca Boruta, również zadowolony. Myślę, że to na tym polega, żeby pokazać tym ludziom, że gramy dla nich i z nimi. Co pan powiedziałby zgierzanom, którzy powiedzieli, że takie orkiestry, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zgierzu z pompą już minęły? Kiedyś zapraszano o wiele większe gwiazdy, dziś jest to tak bardziej spokojnie. Tak, to wracając do tego pytania, co się zmieniło, to zmieniło się, że jednak już gwiazdy, mówiąc tak ładnie, gwiazdy potrzebują większego zaproszenia, to znaczy po prostu już to jest oparte o pieniądze i no nie, niestety nie zawsze nas stać na to, żeby tak było. W latach poprzednich było to nowum, gdzie te gwiazdy się chciały zapromować, działały z nami, grały dla nas i dla orkiestry. W tej chwili jest to troszeczkę inaczej. W tej chwili grają młode zespoły, które chcą się pokazać, w jakiś sposób zaistnieć i to one napędzają tą scenę, tą muzykę, te koncerty po prostu robią te młode zespoły. Zgodzi się pan ze mną, że Wielka Orkiestra wpisała się już w kalendarz zgierskich imprez, ponieważ zawsze drugi weekend stycznia kojarzy się na przykład z szantami w Agrawce, kojarzy się z imprezami w Semie, a od 5 lat, odkąd istnieje CKD, oni także włączają się w Wielką Orkiestrę.
Tak, powiem, że wszystkie młodzieżowe domy kultury, które są na terenie miasta Zgierza, bardzo się włączają do tego, żeby ten finał działał też i u nich, w oparciu o swoje sale, o swoje zespoły, czy ewentualnie wystawiając swoje zespoły, tak jak na przykład MDEK wystawił zespół Teatr Ognia, który robił prezentację na dworzu, mimo że tak wiało, ale nic nie spłonęło. MOK, SEM, wszystkie te organizacje, ZHP, oni wszyscy włączają się w to bardzo czynnie i działają z nami już od wielu, wielu lat, tak. Jak już Pan powiedział, działacie od wielu lat. Proszę mi powiedzieć, czy ma Pan może jakieś takie w przybliżeniu też liczby, ile sprzętu udało się, trafiło do Zgierza dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Może nie korzystałem z niego. Wiem, że jest ten sprzęt. W tej chwili nie mam takiej informacji, jak on jest wykorzystywany, aczkolwiek na pewno jest wykorzystywany i tak jak jest przeznaczenie, on będzie wykorzystywany. Nie mam w tej chwili informacji takiej, jaki i ile tego sprzętu jest. A czy w tym roku nasze zgierskie placówki zdrowotne też wystosowały do Jurka Owsiaka takie zapotrzebowanie, co można by było, jak można by było nasze oddziały doposażyć? Wiem, że w Zgierzu ma powstawać, no tutaj może akurat nie powiem pełnej nazwy, oddział geriatryczny, który na pewno będzie występował do fundacji odnośnie tego, żeby go wesprzeć i wyposażyć w sprzęt. Będzie Pan organizatorem kolejnego finału Wielkiej Orkiestry? Zawsze to pytanie pada. Powiem pewnie tak. Nie jest Pan zmęczony jeszcze? Może już nie. Już wypocząłem. Nie wiem, jak moja rodzina na to, ale tak, jak najbardziej tak. Jeżeli tylko zdrowie i czas mi pozwoli, na pewno tak. A proszę powiedzieć, jak to wygląda od kuchni, kiedy zaczynają się przygotowania do Wielkiej Orkiestry? Przygotowania zaczynam już we wrześniu. Spotykamy się, wymyślamy, co będzie się działo, co chcemy na tym finale. Pomysły są naprawdę przeróżne. Czasem są bardzo szalone. Powiedziałbym, może nie z kosmosu, bo lot w kosmos jeszcze nie wchodzi w rachubę, ale naprawdę dużo, dużo pomysłów. Młodzi ludzie mają naprawdę bardzo dużo pomysłów i chcą w tym działać i robić to dla innych. Czy ci młodzi ludzie też działają przy Wielkiej Orkiestrze, przy tworzeniu tego, dlatego że czują się potrzebni? Tak, to jest w jakiś sposób spełnienie się, oddanie siebie. I nie tylko to jest, że harcerze, bo jak najbardziej w tym roku sztab działał przy Komendzie Chówca ZHP w Zgierzu, ale i ludzie w szkołach, którzy no nie są zrzeszeni, również chcą pomagać. Naprawdę młodzi ludzie chcą pomagać. Tego przykład chociażby harcerska grupa ratownicza Adrenalina, która w zasadzie na każdy telefon, na każde słowo o pomoc w zorganizowaniu czy pokazu, czy udziału w jakimś przedsięwzięciu mającym na celu naukę ratowania życia, są zawsze. Czy ten finał przebiegał spokojnie w Zgierzu? Odbyło się bez incydentów żadnych? Tak, nie mieliśmy żadnych napaści na wolontariuszy. Powiedzmy, jakieś osoby kręciły się wokół sztabu, ale byliśmy na to uczuleni. Jedyny incydent to była zagubiona puszka na przystanku. Wolontariusze po prostu, nie wiem, z zimna pewnie ręce mieli schowane i po prostu zapomnieli puszki. Nie odnalazła się niestety, przykro nam z tego powodu, ale to tylko taki jeden incydent i więcej czegoś takiego nie było. Czyli co, już niedługo przygotowujemy się do 23. finału? Jak najbardziej tak i myślę, że będziemy współpracować ze wszystkimi naszymi sponsorami dotychczasowymi, a pozyskamy na pewno nowych, co myślę, że spowoduje, że ta orkiestra będzie, ten finał będzie jeszcze huczniejszy, jeszcze weselszy. Tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję Panu za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Dziś moim i Państwa gościem był Pan Robert Borowski. Dziękuję.